Więc dzisiaj piękny Volkswagen Tiguan w wersji Highline z silnikiem 1.5, 150 koni mechanicznych z 20 roku, czyli z 2020 roku. Auto oczywiście na podwójnej LED-owej lampie, pięknie wystylizowane felgi aluminiowe, co fajnym dodatkiem w tym Highline, może tak tutaj pokażę, są fotel, który masuje nam plecy, także Ergo Active to jest właśnie ten system odmasowania pleców. Przejdźmy dalej, tutaj mamy elektryczną klapę, bo auto jest naprawdę fajnie wyposażone, bardzo bogato. Także elektryczna klapa, w tym tutaj egzemplarzu mamy koło dojazdowe. Auto ma niewielki przebieg, bo 87 tysięcy km, także w ogóle jest niezniszczone. Lakier jest praktycznie nowy, jak w nowym aucie. Kanapa zielona, izofiksy z tyłu, piękna Alcantara połączona z materiałem. A środek wygląda w taki właśnie sposób, że bardzo zachęca do użytkowania. Ładny, stonowany, przejrzysty, wirtualny kokpit. Odpalimy sobie i właśnie tak ten kokpit wygląda, także można tutaj w wielu kwestiach sobie go przejrzeć. I teraz tak, ja bym zaczął na dzień dobry od asyst, bo ten auto jest naprawdę bogato ubrany w asysty, także tutaj są po kolei ustawienie też zegarów. No to taka przyjemna rzecz w codziennym użytkowaniu. Natomiast tutaj sobie przechodzimy dalej przez wszystkie po kolei i mamy asystenta. O. A w asystentach mamy tak. Po kolei łącznie front assist to jest ten system monitorowania otoczenia, czyli do zbliżających się pojazdów. Jak się zbliżamy, to nam tutaj to powie. To jest lane assist, to wiadomo, to jest przy zmianie pasa ruchu. Mnie zinformował. I teraz side assist to będzie, to chodzi tutaj o jasność przy zaciemnieniu, to też nam się tutaj rozjaśni wszystko w środku i rozpoznawanie znaków, czyli czytanie znaków drogowych. Teraz oprócz tego ma taką fajną funkcję jak asystent parkowania, to tutaj sobie włączamy i parkujemy. Teraz, czyli samoczynnie, samo nam parkuje. Teraz jak już jesteśmy przy tym głównym kokpicie, to wejdźmy, tutaj mamy grzane fotele, rozbudowaną klimatyzację. Klimatyzacja jest trójstrefowa. Jak byliśmy tam z tyłu, to żeśmy może tak do końca tego nie ujęli, ale klima jest trójstrefowa. Teraz idąc dalej, możemy się tutaj jeszcze cofnąć. O, właśnie mamy parkowanie i manewrowanie, czyli jak włączymy sobie do tyłu wsteczny, mamy kamerę cofania, możemy włączyć asystent parkowania i jak się ustawimy równolegle do pojazdów, to ten samochód wykona samodzielnie nam parkowanie. Także tutaj mamy takie coś. Teraz mamy tak, Apple CarPlay. Jak wejdziemy tutaj, to mamy wszystkie możliwe rzeczy, czyli możemy łączyć się z iPhone'em i ze Samsungiem. Mamy system Mirror Link, czyli odzwierciedlenie ekranu komórki. Auto jest naprawdę bogato wyposażone. Przejdźmy tutaj dalej w menu. W menu mamy też bardzo bogato wyposażone, także wszystkie tutaj na bieżąco usługi dotyczące łączenia się z netem też tutaj wszystkie znajdziecie. I cóż dalej? Dalej przejdźmy może do tutaj kierownicy. Tutaj mamy tak, możliwość łopatkowej zmiany biegów, mamy aktywny tempomat z ogranicznikiem prędkości, mamy tutaj, możemy w tych asystentów sobie wchodzić bezpośrednio, nie tylko z kokpitu bocznego, ale z głównego ekranu. Możemy też sobie tutaj sczytywać i na zmianę zmieniać. Teraz nawigacja, audio wiadomo, także tutaj przechodzimy przez wszystkie poziomy, że tak powiem, tutaj z tytułu sterowania kierownicą. Cóż dalej? Dalej mówiłem już o tym, że fotel kierowcy ma masaż, czyli długa trasa nie będzie dokuczliwa.
Mamy też jeszcze auto hold, bo też istotna rzecz tutaj, bo to wiadomo, że jak jesteśmy w górach na wzniesieniach, to autko nam nie zjedzie ani w jedną, ani w drugą stronę. W mieście, w korkach też to wygodna rzecz, bo nie trzeba wiecznie trzymać pedała hamulca. I co mogę powiedzieć o samym wnętrzu? Wnętrze fajne, przestronne, z tym wirtualnym kokpitem. Fajne, takie kosmiczne odczucie użytkowania tego pojazdu. Ster wygodny, we właściwej pozycji. Podsufitówka bardzo jasna, ładna. Wnętrze ciemne, ładnie wykonane, delikatnie. Jakbyśmy jeszcze na chwileczkę mogli tylko tutaj rzucić. Fortepianowe, ładne wykończenie. Także w codziennym użytkowaniu myślę, wizualna strona będzie dawała tutaj dużo przyjemności kolejnemu nabywcy i kolejnemu użytkownikowi, a cała reszta tutaj, że tak powiem, rzeczy, o których może powiedziałem, albo może gdzieś tam zapomniałem, znajdziecie wszystko, pełen pakiet informacji na naszej stronie papis.pl, gdzie znajdziecie ogłoszenie tego samochodu, jak również na YouTubie i na kolejnych YouTubach. Zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia następnego. Cześć.